Słuchajcie, jest pierwsza świeża tyczka, jest 1 marca, to już któryś raz z kolei, kiedy 1 marca podnoszę świeżą tykę. Cofnąłem się kawałeczek, naprawdę, kurde, jestem po prostu w takim szoku, bo jestem naprawdę 3 minuty w lesie, nie dłużej, bo wszedłem, idę troszkę inną drogą niż zwykle i po prostu jest tyka, nie do opisania, bo skończyłem robotę. Wybrałem się do lasu, wziąłem sobie piweczko, tak na chwilę, żeby się przejść, po prostu. I jest tyczka. Myślę, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć odnóg, jest. 18-taczek, najprawdopodobniej. Świeżutki, zerkałem tu od góry. Zdążyłem już obdzwonić kolegów, bo jest takie szczęście. Nie ma kiedy nawet zbytnio chodzić, dopiero od soboty ruszę. Waleczny troszkę byczek chyba był, bo są połamane te groty. Fajny. Zaraz podniosę, tylko sobie parę fotek strzelę. Jest pierwsza tyciunia 2023, w końcu wymarzona. Dobra, podnieśmy ją, upewnijmy się. Faktycznie 18-tak, już go tu położę. Zdejmę sobie z szyi. Jest 18-taczek, tu go tak, no taki, myślę, że 2,5 kilo pewnie ma. Jest ładna tyczka, tu chyba będzie ciemniej i będzie lepiej trochę pokazać. Ładna tyciunia, naprawdę świeżyzna. Idę szukać do pary, może gdzieś się uda. Kurczę, to jest niesamowite. Spaceruję już chwilkę, ale niestety nie umiem do pary trafić. Standardowo w moim wykonaniu ogólnie, bo zawsze, prawie zawsze, bo w listopadzie podniosłem parę jedną przy drugim, ale standardowo znajduję jedną sztukę, a drugą muszę później jakoś skompletować po ludziach. Zobaczymy, jak to będzie. Jutro, jeszcze dzisiaj chwilę pochodzę, a może jutro po pracy gdzieś wyskoczę i jeszcze poszukam.